Siema, poniedziałek, zaczynamy nowy tydzień, kolejny dzień bliżej naszej przeprowadzki, której tak bardzo nie możemy się doczekać do głowy. Poniedziałek to także jest dzień, w którym pierwszy raz od 4 dni, uwierzcie mi, od 4 dni idę do pracy i to dopiero będzie szok. Przeprowadzka to małe miki, ale powrót do pracy po 4 dniach. Ciężko będzie wrócić do tej rzeczywistości. Bardzo miło mi było spędzać ten czas tylko i wyłącznie z Dorotą i robić to, na co mam ochotę. Ale już takie jest życie. Nie ma co się zamartwiać, trzeba szukać pozytywów. Spotkamy się znowu z ludźmi, których lubimy. Zaczyna się robić chłodno. I już powróciłem, to razem zapięty, bo naprawdę zmarzłem. Patrzcie na psa. Pies jest świrem. Tak o tobie mówię. Dlatego, żeby wyjąć mu piłkę i rzucać. Dobre wieści z frontu glukozowego. Dorota nie musi się kłuć już 3 razy dziennie, a wystarczy 3 razy w tygodniu. 4 razy dziennie. Ona jeszcze liczebników nie miała w szkole, to... Tak. Po dwójce jest trójka. Dzisiejszej nocy Dorota położyła się troszeczkę wcześniej niż ja. Jeszcze coś robiłem przy komputerze. W pewnym momencie, po dosyć dłuższej chwili ciszy, Dorota otworzyła oczy, usiadła i pyta się, gdzie jest ten mój, gdzie on jest, ten wagon? I ja mówię, gdzieś tu jest, poczekaj, poszukam. I tak naprawdę szukałem aparatu, żeby ją nagrać, kiedy będzie mówić. Ale była najzupełniej w świecie świadoma. No nie byłam, nie możesz tego. Nie byłaś, dobra. Ale miałaś otwarte oczy i wyglądałaś jak świadoma. Wszystkich słów, które wypowiadasz. No byłam, widziałam. Ale wagon ślugów, czy... Wiesz, tak myślałam, że ten też był w papierosach. Mi chodziło o wagon, taki mały wagonik. Chyba, który był w formie brzeloczka do kluczy. Ale po co? Bo każdy miał swój, ja nie mogłam znaleźć swój. Aha. Jedziemy na chwilę do rodziców, żeby zostawić psa. Musimy iść załatwić jedną rzecz, ale jaką to za chwileczkę opowiem. Gwiazdka numer 2, czyli idziemy w końcu wręczyć prezent mojemu tacie. Dobra, jak będzie to też nic. Idziemy wręczyć po raz kolejny buty mojemu tacie. Zostawić psa, a później jedziemy do naszego nowego mieszkania. Jej! Dokładnie, jej! Bo właściciele podobno załatwili już papier, który wykreśla ich hipotekę z księgi wieczystej. Więc musimy wziąć ten papier i zawieźć go jeszcze gdzieś do sądu czy gdzieś. Wcześniej pomyśleliśmy, że może my, zawożąc ten papier, musimy mieć jakiś swoją akt notarialny. Cześć! I zostawiliśmy psa. A teraz do mieszkania nowego. Musimy podpatrzyć, jak starzy lokatorzy się wyprowadzają, zostawiając tam miejsce. Tak, będziemy nic wyruszone. Sam kartony przyniosł. Weszliśmy właśnie pierwszy raz od... Kiedy byliśmy tam? No październik. W październiku ostatni raz tam byliśmy. I teraz wydaje się to takie małe mieszkanko jakieś. Wspólne. My się wprowadziłem, nie mamy dużo rzeczy i nadal będzie dla nas i tak większy niż teraz. Ale dziwnie.
Już w niedzielę odbieramy klucze. Więc już możemy planować to. Jak ekstra malować? W sensie szybko. Myślałam, że nam powiesz w ogóle. Jeszcze, dajcie nam czas. Jutro przyjeżdża ekipa, zabiera ich resztę rzeczy, więc po Sylwestrze wprowadzamy. Wprowadzamy jak wprowadzamy, no. Zaczynamy remont. Żegnamy Dorotkę, która to jedzie na Bemowo. Nakarm psa. Dobrze. Steryt. No wytrzymałem. Wytrzyma bez niego. Pa. Pewnie zorientowaliście się już, że od czasu do czasu lubię obejrzeć vlogi innych osób i moim ulubionym vlogerem jest Casey Neistat, który wrzuca swoje filmy z Nowego Jorku i z Los Angeles. I właśnie teraz, w tym momencie z Los Angeles, dokładnie w tym samym miejscu, gdzie mój kolega Michał Zieliński. Proszę bardzo, co mi przysłał. Uff, Michał. Zdjęcie z Casey Neistatem. Dzięki, Majki. Naprawdę dzięki. Sprawiłeś mi dzień dzisiaj. Miał cię zaparkował, motor podpowie, nie miał smyczy. Na pewno? Tam. Kończymy ten dzień o godzinie 1 w nocy. Pozostało 5 dni do przejęcia kluczy. A jakbyśmy tak rozmawiali, by nas słychać nie było. No chyba. Hop, hop. Słychać nas? Tego nie wiemy, dopiero zauważymy później.